Dobry wieczór wszystkim przybyłym. Cieszę się, że udało się również dziś liczne, choć małe, dobrane towarzystwo zgromadzić. Mam nadzieję, że nagłośnienie działa teraz dobrze, to znaczy postanowiliśmy zmienić się troszeczkę i nie będę dmuchał do mikrofonu, a działał na odległość. Także gitara i tym razem chyba gitara, bo citola się trochę rozeschła, nie wiem, czy to wina klimatu, zaczęła brzęczeć, zobaczymy w środkowej partii koncertu, czy to trwa, czy też nie. A zatem będzie raczej gitara. I szanowni Państwo, oczywiście zapraszam do ewentualnego współtworzenia. Nie wiem, czy jeszcze przy głośniejszym mówieniu coś się nie odzywa. Spina coś? Państwo słyszycie taki brzęk? To rzeczywiście chyba trzeba troszeczkę... Tak, przy głośniejszych... Raz. Chyba jest lepiej. Jeszcze dobrze. Zapraszam do współudziału. Będzie to seria piosenek związanych z Sarmacją. Także piosenek częściowo takich rodzinnych. Oczywiście Sarmacja rodzinna moja nie sięga tak głęboko jak niektóra inna. To zresztą jeszcze sobie wrócimy do tego, bo zapraszam na piątek. Przepraszam, na środę, czyli na Blokomachie, kiedy też będą elementy rodzinne, ale z końca komuny, mniej więcej takie, z końca komuny, z bloków, w których nie mieszkałem, ale które obserwowałem, to jest osobna opowieść, też sarmacka, ponieważ wszyscy jesteśmy Sarmatami, coś brzęczy. Znowuż coś brzęczy, panie Donatusie. Także, ponieważ wszyscy jesteśmy Sarmatami, więc Sarmacja nie kończy się w dawnych epokach, nie kończy się w XVIII wieku, trwa przez wiek XIX do dzisiaj, bo wszyscy wywodzimy się z tego sarmackiego pnia, ale oczywiście on nas określa, więc trzeba najpierw sięgnąć do tej historii i może pośpiewać czasami wspólnie, do czego, jak powiedziałem, Państwa zapraszam. Na początek jeszcze powiem, że jest wyjątek z różnych programów, które w ciągu tych kilkudziesięciu, już 30 prawie lat z zespołem, bez zespołu śpiewałem, pisałem pojedyncze piosenki, pojawiła się płyta z pieśniami Powstania Styczniowego, w której co prawda expressis verbis nie pojawia się historia rodzinna, ale pojawia się w książce, której teraz nie mam ze sobą, którą tu promowałem jakiś czas temu, która związana jest z Powstaniem Styczniowym i to powstanie też się namotało rodzinnie. Pojawia się w tym zastępie piosenek parę utworów z płyty z dumami staropolskimi, szerszej niż tylko te dwa utwory, które tu się pojawią, która jest taką prekursorską płytą z Henrykiem Kasperczykiem nagraną, dotyczącą takiego działu utworów, których się prawie że dzisiaj nie wykonuje. Niektóre jako pieśni dziadowskie, ale generalnie te dumy staropolskie troszeczkę leżą odłogiem. Usiłowaliśmy ten odłóg nieco zrewaloryzować. No i oczywiście także czerwona tak zwana płyta, gdzie są prawie same trubadurskie i turwerskie pieśni, ale też jest parę piosenek staropolskich. Jest o rycerzu Smysie, który również jest bohaterem jako Kowalski. Smys to jest angielski Kowalski, czyli on też się pojawi, nie dziś, ale z tej płyty będzie oda Kazimierza Macieja Sarbiewskiego. A teraz już po kolei.